Meite Rumi, czyli Mizukage na emeryturze. Posiada bardzo fajne umiejętności, o których się dzisiaj troszeczkę dowiecie. Zapraszam. Mei jest symbolem zmian Kirigakure, ponieważ kiedyś ninja z Kekkei Genkai byli prześladowani i oblegani. Natomiast ona sama oświadczyła, że mroczne dni wioski dobiegły końca. Kanji Terumi oznacza lśniące piękno, jednak najczęściej wymawia się je z przedłużonym i, a więc to sugeruje, że jej imię ma inne znaczenie. Niestety nie wiemy jakie. W Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Ao zasugerował, że gdy zobaczył Mei bez makijażu, ta wyglądała przerażająco. Jej pierwsze Kekkei Genkai polega na połączeniu ognia i ziemi, aby utworzyć formę rozpuszczającej się płynnej substancji lawy. Drugie z jej genetycznych umiejętności to futon, który jest połączeniem ognia i wody, dzięki któremu tworzy ona gaz. Aktualnie w Boruto ma 41 lat, a urodziła się 21 maja. Mei urodzona w maju. Nice. Jej taijutsu jest na wysokim poziomie. Podczas czwartej wielkiej wojny Shinobi była w stanie wyrzucić Zetsu na daleką odległość zwykłym kopniakiem. Posiada ona tak mocne techniki, że była w stanie rozpuścić Susanoo Madary i Sasuke. Masashi Kishimoto przy tworzeniu Mizukage chciał, aby ta była atrakcyjna i żeby nie była za młoda. Natomiast w Boruto już widać jej zmęczenie i nie jest ona już tak fajna. Jej marzeniem w Tsukuyomi było poślubić faceta ze swoich snów i cieszyć się z nim do końca życia na jej emeryturze Kage. Teraz jest na emeryturze, myślicie, że spełnia swoje marzenia? To już na tyle w tych ciekawostkach, mam nadzieję, że się podobały. Nie zapomnijcie zaproponować kolejnej postaci do innych filmików. Trzymajcie się, na razie, cześć!